Jak negocjować ceny mieszkania? Dzisiaj powiem Państwu troszeczkę o negocjowaniu ceny mieszkania i szerzej ceny nieruchomości. Natomiast to jest materia, której na pewno nie da się omówić w kilkuminutowym filmiku, bo trików, sposobów, argumentów, których można użyć przy okazji negocjowania cen nieruchomości, jest cała masa zarówno z punktu widzenia nabywcy, jak i sprzedawcy. Książki by można na ten temat napisać, więc tutaj sobie możemy omówić tylko kilka najbardziej popularnych rad. I zakładamy, że jesteśmy nabywcami, tak? Czyli będę teraz mówił z punktu widzenia nabywcy nieruchomości, co taki nabywca może zrobić, żeby umiejętnie negocjować cenę mieszkania. No i jest kilka takich trików, tak? Pierwszy trik jest oczywiście taki, że nigdy nie podajemy ceny pierwsi, tak? To znaczy, jeśli mam jakąś cenę ofertową, to umawiamy się zwykle na oględziny danej nieruchomości. I teraz staramy się unikać sytuacji, kiedy to my składamy kontrofertę. Zdecydowanie lepiej jest poprosić sprzedawcę, żeby nam powiedział, ile jest w stanie zejść z danej nieruchomości, ile jest w stanie obniżyć cenę. I dopiero w momencie, kiedy zadamy takie pytanie i sprzedawca, miejmy nadzieję, rzuci jakąś kwotą, która będzie niższa niż cena ofertowa, wtedy możemy przystąpić do negocjacji, tak? Czyli unikamy podawania pierwszemu ceny w ramach negocjacji. Drugim trikiem jest oczywiście udawanie, albo nawet nie udawanie, ale podkreślanie wobec sprzedawcy, że tak naprawdę mamy bardzo dużo opcji na stole, tak? To znaczy nie, że szukamy tylko tej konkretnej nieruchomości, natomiast fajnie zwykle sprzedawcy powiedzieć, że mamy kilka nieruchomości, którymi się interesujemy. Możemy powiedzieć, że widzieliśmy już takie, śmakie, owakie mieszkanie, że to mieszkanie nam się podobało, tak żeby dać sprzedawcy do zrozumienia, że tak naprawdę mamy wybór, tak? Wtedy sprzedawca też będzie bardziej skłonny negocjować ceny, no bo sprzedawca, który wie, że my tak naprawdę już się de facto zdecydowaliśmy na tą nieruchomość i chcemy tylko negocjować jej cenę, no to taka informacja dla sprzedawcy będzie nas stawiała od razu w słabszej pozycji negocjacyjnej. No i oczywiście podkreślanie wszelkich wad nieruchomości, nawet jeśli to są trochę wady naciągane. Nawet jeśli nam się podoba nieruchomość, chcemy ją kupić, to oczywiście nie zaszkodzi w rozmowie ze sprzedawcą skupić się tak naprawdę nie na zaletach tej nieruchomości, którą chcemy nabyć, ale na jej wadach, tak? Jeśli mamy nieruchomość troszkę starszą, gdzie wymagany jest remont, no to fajnie skupić się na przykład na koszcie tego remontu, tak? Można zacząć narzekać, ile ten remont nas będzie kosztował. Można zacząć sobie kalkulować na głos koszty tego remontu. Można zacząć narzekać na widok z okna. Można skupić się tak naprawdę na wadach nieruchomości, a pomijać jej zalety, mimo tego, że gdzieś tam sobie w głowie te zalety rejestrujemy. No chodzi oczywiście o to, żeby temu sprzedawcy wytworzyć trochę takie wrażenie, żeby on zrozumiał, że chyba przesadził troszeczkę z tą wyceną, no bo on sobie sam nie zdawał sprawy, ile jeszcze ta nieruchomość ma wad i ile jeszcze doprowadzenie jej do takiego docelowego stanu będzie kosztowało.